Witam Państwa bardzo serdecznie na bieżąco posiedzenia komisji. W dniu dzisiejszym w porządku posiedzenia mamy rozpatrywanie wniosków, które wpłynęły z rad dzielnic. I myślę, że możemy już zacząć. Zaczniemy od pierwszego wniosku, który wpłynął, to jest od Rady Dzielnicy Tatary. Państwo macie te wnioski. Jeśli nie, to ja może pozwolę sobie odczytać. A Rada Dzielnicy Tatary proponuje w paragrafie 5 ustępowi 6 przyrody, zielenie i utrzymania czystości. To jest dramatycznie. Natomiast w treści jest... Pani Dyrektor, czy to jest tutaj to zgłaszanie uwagi wniosków? W tych przyjętych przez komisję propozycjach zmian w paragrafie 5 w punkcie 6, czyli w punkcie dotyczącym tego zakresu merytorycznego jest dbałość o ochronę środowiska, przyrody, zieleni i utrzymanie czystości na terenie dzielnicy. Czyli w zasadzie to jest chyba merytorycznie, to jest trochę inne brzmienie, bo to się odnosi jeszcze do tego, rozumiem, starego brzmienia statutu. Myśmy je zmienili już na takie, jak przeczytałam. I wspieranie działań, a tu jest dbałość o ochronę środowiska przyrody. Stary przepis brzmi. Obecnie mamy. Rada Dzielnicy proponuje, aby zadane było następujące brzmienie. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska, przyrody, zieleni i utrzymania czystości. Dla mnie to zdanie jest. Znaczy, tu jest chyba pierwsza zamiana. Zaproponowanego przez komisję, też przyjętego przez komisję tego brzmienia dbałość o ochronę środowiska na inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska. No to jest kwestia, wydaje się, językowa. Znaczy kwestia językowa, dla mnie na przykład niepoprawna gramatycznie jest ostatnia część, tak? Gdzie mamy w pierwszej części inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska, przyrody, zieleni i utrzymania czystości. W mojej ocenie zdanie to jest po prostu niegramatyczne. No nic, ja subiektywna ocena chyba nie ma najmniejszego znaczenia, więc teraz może poddam pod głosowanie. Kto z Państwa radny? Znaczy ja bym pytanie jeszcze. Tak? Bardzo proszę. Pojazdając aktywność Rady Dzielnicy Tatary w zakresie na Górę Polskiej, na Dziateru i tak dalej, zastanawiam się, czy to nie ma być taka furtka do tego, żeby Forc, nie wiem, jakąś inicjatywę mieć w ogóle uchwałę na początku. Co z tego wynika z tej treści? Ja nie rozumiem przez inicjowanie, bardzo dobrze zrozumiałem. Ciężko powiedzieć, co autor miał na myśli, bo pewnie się nie dowiedział. Z uzasadnienia wynika, że oczywiście to Państwo macie przed oczyma, wybaczcie Państwo. Uzasadnienie jest takie, proponowany zapis nie uwzględnia, czyli jak ja rozumiem ten, który jest obecnie przyjęty przez Komisję Dbałość, nie uwzględnia nikłych możliwości prawnych, jak i finansowych rady w zakresie dbałości o ten obszar funkcjonowania dzielnicy. Propozycja Komisji jest obecnie zbyt daleko idąca. Wydaje się, że z uzasadnienia to słowo dbałość, zdaniem oczywiście Rady Dzielnicy, jest zbyt daleko idące z punktu widzenia możliwości finansowych. Według mnie ten zapis, dbałość o ochronę środowiska, nie wyłącza oczywiście inicjowania, wspierania tych działań. Jest chyba szerszy niż tylko i wyłącznie inicjowanie i wspieranie. Oczywiście kwestia finansów w tym zakresie, nie chcę powiedzieć, że jest odrębna, ale według mnie ten termin w tej chwili dbałość jest szerzej może być rozumiany o ochronę środowiska. Czy mam dodać, że myśmy chcą zadać do samego pomysłu, a wykonanie ma No tak można byłoby zrozumieć z tego uzasadnienia.
uzasadnienia, że słowo dbałość jest zbyt daleko idące w zakresie możliwości prawnych i finansowych. Natomiast to sformułowanie, które jest w żaden sposób na nich nie wymusza ich działać. Myślę, że ta zmiana nie jest w pomocy. Okej, dobrze. Czy to jeszcze jakieś pytania do tego punktu? Jeśli nie, poddaję to pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za uwzględnieniem wniosku Rady Dzielnicy Tatary w zakresie tego punktu? Kolejnego punktu. W paragrafie 5 ustępowi 7 nadać brzmienie inicjowanie i wspieranie rozwoju różnorodnych form życia kulturalnego na terenie dzielnicy. Tymczasem w wypracowanym przez nas dokumencie jest rozwijanie różnorodnych form życia kulturalnego na terenie dzielnicy. Czyli znowu tutaj wchodzimy w gierki słowne, bo jest, proponują inicjowanie i wspieranie, kiedy my wypracowaliśmy rozwijanie różnorodnych. Ja tylko dodam, że Rada używa określenia ustęp 7, a nie będzie wątpliwości, że chodzi o punkt 7, bo jest treść przytoczona. To jest punkt, nie ustęp, ale jest przytoczona treść, więc nie ma wątpliwości. No dobrze, Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś pytania do tego punktu? Jeśli nie, poddam to pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za uwzględnieniem propozycji Rady Dzielnicy? Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Propozycja nie uzyskała większości. I w kolejnym punkcie mamy w paragrafie 5 ustęp 10. W punkcie A przed wyrazami w zakresie spraw związanych z dzielnicą dodać wyraz szczególnie. Tymczasem w treści punktu jest... Treść jest następująca. Przytoczyć na jakieś... Tego co bardzo proszę, bo tak... Jest to punkt 10, który mówi o współpracy i litera A. Z organami miasta, czytam obecnie przyjętą przez komisję propozycję, z organami miasta Lublin, komisjami Rady Miasta, radnymi Rady Miasta oraz jednostkami organizacyjnymi miasta Lublin w zakresie spraw związanych z dzielnicą. Propozycja jest taka, ażeby dodać słowo szczególnie przed tym określeniem w zakresie spraw związanych z dzielnicą, a więc byłoby szczególnie w zakresie spraw związanych z dzielnicą. Podkreślam z treści uzasadnienia, bo przecież nie uczestniczyłem na żadnym spotkaniu, że chodzi nie tyle o tę dzielnicę, co o zadania dzielnicy jako jednostki pomocniczej. No sposób... Nie, słowo w szczególności, szczególnie podkreślam, bazuje tylko i wyłącznie na uzasadnieniu, bo nie brałem na żadnym udziału spotkaniu. Wskazywałby na tym, jeszcze raz przytoczę uzasadnienie. Nie można zawężać współpracy z jednostkami wymienionymi w tym punkcie tylko do spraw dzielnicy. No sposób oczywisty, jeśli mogę jako prawiciel, no, Rada Dzielnicy może wypowiadać się w sprawach, które są zadaniami dzielnicy, które są dosyć i tak szeroko. Bo oczywiście sprawy na przykład bezpieczeństwa to są sprawy dzielnicy, co nie oznacza, że nie może się Rada Dzielnicy wypowiadać w sprawie, nie wiem, komisariatu, funkcjonowania w tym zakresie dotyczącym bezpieczeństwa. Więc wydaje się, że to dodanie szczególnie niczego tutaj nie wniesie, wypowiadam swoje zdanie. Bo i tak zadaniami Rady są zadania dzielnicy, a nie na przykład zadania jakichś innych. Inne. Dobrze, poddam głos do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za uwzględnieniem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Poprawka nie uzyskała niezbędnej większości. Bo kolejna propozycja to jest w paragrafie 14 ustęp 1 w wierszu 2 po wyrazach oraz reprezentuje ją dopisać na zewnątrz, a szczególnie wobec organów miasta Lublin. Tak Pani Ustanowicie, poproszę. Obecne brzmienie, czy czyta Pani kierownik, przyjęte przez komisję już?
paragraf 14, ustęp 1. Posiedzenie Rady nie rzadziej niż raz na kwartał, tak? Tak. Ustęp 1, wiersz 2. Ale przeczytajmy całość. Posiedzenia Rady nie rzadziej niż raz na kwartał zwołuje, przewodniczy jej posiedzenia oraz reprezentuje ją wobec organów miasta Lublin, jednostek organizacyjnych miasta Lublin i innych jednostek pomocniczych miasta Lublin. Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia wiceprzewodniczący Rady. W przypadku nieobecności przewodniczącego Rady oraz nieudzielenia upoważnienia wiceprzewodniczącemu Rady, posiedzenia zwołuje i prowadzi najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący Rady. Więc wydaje mi się, jeśli mogę, jeszcze raz podkreślam, no staram się oddać intencję absolutnie właściwie. Chodzi o to, aby dodać w tym paragrafie 14 w brzmieniu, jeszcze raz, posiedzenia Rady nie rzadziej niż raz na kwartał, bo to jest rozdział tryb pracy Rady i Zarządu. I zaczyna się paragraf 14. Posiedzenia Rady nie rzadziej niż raz na kwartał zwołuje, przewodniczy jej posiedzenią oraz reprezentuje ją, i tu jest propozycja, na zewnątrz, a szczególnie wobec organów miasta Lublin. Przewodniczący Rady lub z jego upoważnieniami wiceprzewodniczący. Czyli propozycja jest taka, aby było, reprezentuje ją, czyli Radę, na zewnątrz, a szczególnie wobec organów miasta. Czym to się różni wobec obecnie przyjętego zapisu? Obecnie jest tak, oraz reprezentuje ją wobec organów miasta, jednostek organizacyjnych miasta Lublin i innych pomocniczych jednostek miasta Lublin. Więc według mnie, staram się jeszcze raz powtórzyć, no absolutnie życzliwie i dobrze objąć intencję. Ten zapis proponowany przez Radę, szczególnie wobec organów miasta Lublin, oznacza, że nie dookreślamy wobec jeszcze jakich innych podmiotów przewodniczący Rady może reprezentować Radę. Jeśli mogę w tym momencie dodać, obecny zapis nie jest próbą skatalogowania, użyję uproszczonego określenia, podmiotów, wobec których przewodniczący Rady, bądź z jego upoważnienia wiceprzewodniczący Rady może reprezentować Radę. Ale w istocie, jako jednostka pomocnicza, proszę tu też o wsparcie pani dyrektor, przyjęliśmy w tych analizach w ramach oczywiście urzędu, które państwo żeśmy przedłożyli, że ta reprezentacja, ponieważ jednostka pomocnicza, co jest oczywiste, nie ma osobowości prawnej, nie ma tej samodzielności prawnej, jest w istocie wobec organów miasta, jednostek organizacyjnych miasta, innych jednostek pomocniczych miasta. Mówimy o reprezentacji dzielnicy. Nie mówimy o tym, że przewodniczący może występować tylko i wyłącznie, nie wiem, na spotkaniach organizowanych przez te podmioty, że nie może, nie wiem, skierować pisma do jakiegoś innego podmiotu. Mówimy o reprezentacji. Ta reprezentacja Rady jest w istocie wobec organów miasta, podkreślam słowo reprezentacji, jednostek organizacyjnych miasta, innych jednostek pomocniczych. No, w tym momencie przyjęcie tej propozycji oznaczałoby, że ten katalog nie jest w ogóle, jest otwarty. Uwypuklamy tylko wobec organów miasta Lublin, a szczególnie wobec organów miasta Lublin. Co oznacza, że no, hipotetycznie jest to otwartość. Tak to rozumiem. Nie wiem, czy koleżanki, pan dyrektor, pan kierownik mówi, jeśli chodzi o tę propozycję. I to w propozycjach przyjętych przez Wysoką Komisję już nie ma tego słowa na zewnątrz. Natomiast czy takie rozszerzenie, takie otwarcie powodowałoby jakieś negatywne skutki prawne? Trudno mi powiedzieć, czy oczywiście staram się odpowiedzieć na pytanie. Na pewno pan radny pyta o taką konstrukcję abstrakcyjną, a nie o jakąś konkretną sytuację, gdzie przewodniczący Rady występuje i podejmuje w imieniu Rady wobec jakichś innych organów konkretne działania. Trzeba by było wiedzieć, co to jest za czynność. Tutaj nie sposób mówić, czy o negatywnych skutkach, czy nie, ale w ogóle o możliwości tej reprezentacji. Tak jak mówię, nie mylić z działaniem w ogóle na zewnątrz, bo słowo reprezentacja to jest coś innego niż tylko występowanie, prawda? Na zewnątrz, na różnego rodzaju, nie wiem, uroczystościach. Ta reprezentacja, naszym zdaniem, sprowadza się do tej reprezentacji wobec organów miasta, jeszcze raz powtórzę, jednostek organizacyjnych, innych jednostek pomocniczych miasta Lublin. Oczywiście hipotetycznie to słowo w szczególności mogłoby oznaczać, że Rada, a za nią stoi gmina, bo jako organ to jest to Rada, ale z punktu widzenia cywilistycznego wszelkie działania Rady są w imieniu gminy, oczywiście jako podmiotu, jako osoby prawnej.
Więc gdyby te działania mogły prowadzić do, nie wiem, do jakichś skutków zewnętrznych, to oczywiście za te skutki, za te działania ponosi odpowiedzialność gmina. Czyli potencjalne niebezpieczeństwo. Gdyby zostały przekroczone jakieś granice, gdyby te działania takie skutki wywołały, no bo przecież nie każde działanie wobec innego organu wywołuje jakieś negatywne skutki w zakresie, nie wiem, spraw cywilnych, odszkodowawczych. Wydaje mi się, oczywiście mówię to jako radca prawny, nie narzucając tutaj jakieś swojego zdania, że to obecne uporządkowanie, używam słowa uporządkowanie, bo dotychczasowa treść też mogła budzić wątpliwości, dlatego to uporządkowanie jest właściwe. A na pewno też nie zamknie możliwości, jeszcze raz powtórzę, gdyby Rada chciała się zwrócić do jakiegoś innego podmiotu z prośbą, z apelem, prawda? Natomiast to ta kwestia reprezentacji, myślę, że to jest kluczowa w imieniu de facto, jeśli chodzi o osobę prawną gminy. Ten zapis, jeśli mogę, dotyczy zawiadomienia o terminie posiedzenia. Odczytam obecnie przyjętą propozycję. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady, o którym mowa w ustępie 1 i 2, wraz z dołączonym porządkiem obrad oraz projektami uchwał przekazywane jest członkom Rady przez przewodniczącego Rady. Proponowana zmiana jest przekazywana jest członkom Rady przez przewodniczącego zarządu. No, wydaje się, że jeśli to przewodniczący Rady zwołuje, on niejako te projekty gromadzi, do niego spływają, to przekazanie tego uprawnienia przekazywania przewodniczącemu zarządu moim zdaniem jest niecelowe. To powinien ten organ, który zwołuje, tak jak przewodniczący rady, zwołuje posiedzenia rady i przekazuje te materiały radnym. W tym momencie tutaj przewodniczący rady zwołuje, ustala porządek obrad, oczywiście w trybie przepis określonym statutowo i te materiały to on przekazuje członkom rady. Tak zrozumiałam tę zmianę, żeby to czynił, tak pani dyrektor, proszę pani przewodniczący zarządu, a nie przewodniczący. Zależy, że po prostu są rady dobrze znam. Zakładam, że to jakaś sytuacja zewnętrzna, która powoduje, że im jest wygodniej, żeby przewodniczący zarządu. Natomiast czy bo mamy rozumiem, w tym punkcie jest dość zamknięta. Co przewodniczący rady może zwołać? Tu jest mowa o zawiadomieniu, o terminie posiedzenia Rady, nie o zwoływaniu, wraz z porządkiem obrad, które jest przekazywane, więc ta propozycja dotyczy tego punktu, który dotyczy zawiadomienia i zwoływania i przekazywania porządku obrad. Natomiast samo zwoływanie jest oczywiście wcześniej opisane. Jest już tam, mogę to oczywiście wrócić, ale ta zmiana nie dotyczy zwoływania. Dotyczy, jeszcze raz powtórzę, przesyłania zawiadomienia o terminie posiedzenia Rady wraz z dołączonym porządkiem obrad oraz projektami uchwał. Propozycja w uzasadnieniu jest takie. Organem wykonawczym w Radzie Dzielnicy jest zarząd. Moim zdaniem trudno tutaj mówić o tym, że jest to jakiś element wykonawczy. Nie odwołuję się do przykładu rad gmin, ale tam nie prezydent miasta, nie wójt gminy zawiadamia radnych o posiedzeniu, a przewodniczący rady. Można byłoby rozszerzyć poprzez dodanie lub uprawnione przez przewodniczącego osoby. Wydaje się, jeśli mogę swoje zdanie oczywiście powiedzieć, z uwagi na pewne jednak istotne skutki prawne tego zawiadomienia. Oczywiście nie później niż na 7 dni, że to skupienie w tym ręku przewodniczącego rady podczas jego nieobecności zastępuje go odpowiednio wiceprzewodniczący jest optymalny, nie prowadzi do jakiegoś dualizmu. I też nie nazwę tego odpowiedzialnością, ale ten ważny rygor właściwego, terminowego zawiadomienia jest tutaj bardzo istotny i wydaje się, że to skupienie w rękach przewodniczącego, tak mi się wydaje, mówię swoje zdanie, jest racjonalne. W przypadku tych zawiadomień, gdyby to czynił przewodniczący zarządu, no musiałaby być jakaś czynność, nie wiem, materialno-techniczna, faktyczna, przekazywania przez przewodniczącego rady wszystkich materiałów przewodniczącemu zarządu, który z kolei je rozsyła. Wydaje się, że z punktu widzenia praktyki obecnej też nie ma jakichś problemów technicznych, żeby przewodniczący rady to uczynił, a nie przewodniczący zarządu. Jeszcze
Gdyby doszło do sytuacji, że przewodniczący rady przekazał to przewodniczącemu zarządu, a ten jest na przykład nieobecny, nie mógł odebrać, spowolniło tę procedurę, a czasami no, rzeczywiście ta terminowość z uwzględnieniem zapisów statutowych jest istotna. Skoro zwołać może przewodniczący rady lub jego zastępca, ale przekazać może tylko przewodniczący. Nie, zwołuje ogólnie tylko przewodniczący. W sytuacji, w której przewodniczący jest nieobecny, to albo upoważnia wiceprzewodniczącego do działania w jego imieniu i przekazuje mu te kompetencje, które są w gestii przewodniczącego rady, albo jest to kolejna osoba, jeżeli takich uprawnień nie przekazał, to to wiceprzewodniczący najstarszym wiekiem wtedy przyjmuje te obowiązki. Natomiast i to się odnosi do zwoływania. A zwoływanie no to w kwestii jakby samej czynności faktycznej, no to jak zwołuje, to i przekazuje zawiadomienie, no bo to zwołanie. Ale tutaj mamy przekazywanie, mamy wprost napisane. Mamy wprost napisane, jeszcze raz powtórzę, zawiadomienie, obecne brzmienie, o terminie posiedzenia rady wraz z dołączonym porządkiem obrad oraz projektami uchwał przekazywane jest członkom rady przez przewodniczącego rady. Obecna propozycja jest taka, żeby zawiadomienie o terminie posiedzenia plus porządek obrad plus projekty uchwał przekazywał członkom rady przewodniczący zarządu. Tak, to rozumiem, że tę propozycję odrzucamy. Teraz, czy nie możemy zastąpić, bo uważam, że w pewien sposób, jeżeli tam jest spektrum osób, które może zwołać, jest szersze, bo jeżeli nie może, to wiceprzewodniczący zwołuje, najstarszy wiek i tak dalej, to czy nie lepiej zamienić tutaj na przykład na sformułowanie, że zawiadamia osoba, która zwołująca zebranie. Może takie rozwiązanie, chociaż przy okazji tego tematu, skoro to porusza. Wydaje mi się, że to wchodzi w tą kompetencję. Jeżeli przejmuje wiceprzewodniczący, upoważniony przez przewodniczącego, czy państwo pozwolą nam rozróżnić? Tak. No nie, bo zwołuje wiceprzewodniczący, to automatycznie zwołujący jest wiceprzewodniczący. Ja nie mam wątpliwości, że jeżeli zwołuje wiceprzewodniczący, to on też zawiadomienia rozsyła, ale jeśli państwo pozwolicie, bo myślę, że to jest tak rzecz oczywista, że jeśli, no bo dzisiaj chyba i tak nie będzie tego jeszcze końcowego, jak ja rozumiem, to co, jeśli uznamy tutaj w takiej krótkiej analizie, że trzeba to jednym zdaniem czy słowem doprecyzować, żeby nie było wątpliwości, bo ja nie mam wątpliwości, że jeśli zwołuje wiceprzewodniczący rady, to i on zawiadamia i doręcza w porządku. Ja rozumiem pytanie pana radnego, że to jest takie zapobiegliwe, czy tu nie ma jakiejś pułapki słownej. Zamienić ten zwołującego, niejako odwołując się do tego punktu, że tam jest spektrum osób, które może zwołać i osoba, która zwołała to zebranie i odwołujemy się do tej osoby, że osoba zwołująca zebranie ma obowiązek zawiadomić. Pamiętajmy też, że no, większość osób w radach dzielnic nie jest profesjonalistami prawnymi i tam rzadko kiedy jest osoba, która dobrze się na prawie zna. Więc czy takie doprecyzowanie nie miałoby sensu? Czy jeśli ja mogę zabrać głos, no, są kompetencje przewodniczącego rady i są kompetencje przewodniczącego zarządu, prawda? Ja myślę, że nie należy mieszać tych kompetencji. To już pytanie, Tak, ale teraz przejdę do tego. W przypadku przewodniczącego rady mamy w ustępie pierwszym opisane dokładnie, że on zwołuje, on reprezentuje, on jednocześnie no jest odpowiedzialny za to, żeby ten porządek obrad dostarczyć. Natomiast jest tu w drugim zdaniu też wyraźnie napisane, że w przypadku nieobecności jego kompetencje wykonuje wiceprzewodniczący rady upoważniony albo najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący rady. Więc samo przejście rozumie się, że zwołanie musi być związane z dostarczeniem tych zawiadomień. Więc ten punkt czwarty jest jak gdyby wskazaniem, że jest to kompetencja przewodniczącego w terminie i tak dalej, ale przecież to jest logiczne, że ten przewodniczący zastępowany przez aktualnie na przykład wiceprzewodniczącego czy najstarszego wiekiem wiceprzewodniczącego też zwoła i dostarczy ten porządek obrad. Więc wydaje się, że nie ma sensu, dlatego że wprowadzimy nowe pojęcie, osoba zwołująca i tak dalej, i to trochę zakłada sprawę. Dla mnie wydaje się, że jest to czytelne. Tutaj rozwijamy ten temat. Przecież jest tak, że przewodniczący na przykład zwołuje zebranie i wiadomo, że musi zwołać zebranie ileś dni wcześniej. Przychodzi zebranie, przewodniczący nie może w nim uczestniczyć. No też tak się zdarza. Więc jest przekazywana
prośbę, że jego zastąpi ten inter. To po co mamy to wnikać, żeby to zapisywać, aż i cudować? Nie, wcześniej przekonuję, jeżeli tam jest kolejność taka, że to jest później to wejście w kompetencje przewodniczącego. Pani ma doświadczenie ze swojej rady. Ja mam kontakt z wieloma radami, tak naprawdę się tak co tam niektórych dzieją przez własną interpretację statutu, że proszę się nie dziwić, że ktoś potem literalnie coś czyta i ma jakieś. Jeden ktoś rozumie przepis, a potem ktoś drugi czyta literalnie. Ja rozumiem pana, ale tylko, że chodzi tutaj wszyscy zresztą zrozumieliśmy na pewno o doprecyzowanie, kto przesyła zawiadomienie, jeśli nie przewodniczący rady zwołuje. To nie jest objęte tym wnioskiem, czy wszyscy wiecie. Pozwólcie nam państwo, jeśli mogę tam do wszystkich zwrócić się tutaj oczywiście członków komisji. To nie wymaga jakiejś szerszej analizy, ale to i tak państwo dzisiaj, jak ja rozumiem, tej zmiany ewentualnej nie głosujecie, że jeśli gdzieś tam, rozumiejąc te intencje, znaleźliśmy, że trzeba to doprecyzować, to państwo to przedłożymy, bo to się mieści w duchu tego zapisu, no go nie zmienia. Państwo za chwilę przegłosujecie poprawkę w zakresie Rady Dzielnicy Przewodniczącego Zarządu. Jeśli ona nie przejdzie, to my jeszcze przeanalizujemy już na spokojnie, jakby dotyczy tylko poza posiedzeniem komisji, jeśli uznamy, że mimo wszystko doprecyzować, to tak zapewniam, bo pewnie wtedy jakoś byśmy napisali z uwzględnieniem tam zapisów ustępu pierwszego, nie wprowadzając nowej kategorii. Rozumiem intencje, bo one się mieszczą już przyjętej przez komisję w zapisie. One go nie zmieniają. Pytanie jest, czy go troszeczkę nie doprecyzować. Czy są jeszcze jakieś? Myślę, że poddaję panu głosowanie. Szósta sfera jest za uwzględnieniem poprawki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Też jest w paragrafie 14 ustęp 4 do wierszu drugim wyrazem przewodniczący nie zastąpić wyrazami przewodniczący zarządu. Uzasadnienie jest również analogiczne. 4b, szanowni państwo, jeśli mogę, ustęp drugi. Jeśli oczywiście mogę, proszę bardzo, że nie pytam, dotyczy zawiadomienia, brzmi tak, zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie posiedzenia przewodniczący rady podaje do wiadomości publicznej. No tu już, jeśli mogę tak zasugerować w cudzysłowie, że członkowie komisji musi być konsekwencja. Jeśli tam przewodniczący, bo to już chodzi o czynność techniczną, czyli samego podania do wiadomości publicznej zawiadomienia. Obecnie robi to przewodniczący rady, czyli ten sam organ, który, podmiot, przepraszam, który zwołuje, rozumie, że tej ewentualnej uwagi by dotyczyły i tego. Dobrze. Czy mogę jeszcze pytania? Podam to głosowanie. Wobec tego, kto z państwa jest za uwzględnieniem poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przechodzimy do kolejnego punktu, paragraf 14, ustęp 17, wykreślić wyrazy oraz są publikowane na stronie internetowej dzielnicy umieszczonej na serwerach urzędu. Obecne brzmienie jest takie. Protokoły posiedzenia Rady wraz z uchwałą po ich zatwierdzeniu przez Radę obecną przez Wysoką Komisję. Przechowywane są w aktach Rady, są udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej oraz publikowane na stronie internetowej dzielnicy umieszczonej na serwerach urzędu. Propozycja dotyczy wykreślenia tego fragmentu oraz są publikowane na stronie internetowej dzielnicy umieszczonej na serwerach urzędu. W uzasadnieniu państwo widzicie, udostępnienie zainteresowanym protokołów i uchwał do wglądu jest wystarczającym rozwiązaniem. Nie odnoszę się do obecnego brzmienia, ale wydaje się, że ono jest też podyktowane no taką jak najszerszą jawnością. Do tej pory te protokoły nie były publikowane. Kwestia anonimizacji, mam świadomość, że kwestia anonimizacji czasami może być trudna z punktu widzenia kadrowego, prawda? No bo oczywiście czym innym jest umieszczenie protokołu, a czym innym anonimizacja danych, bo oczywiście jeśli takie są dane, które podlegają anonimizacji, powinny być zanonimizowane. Były takie wnioski, że czyli ten zapis obecny jest też efektem wniosków takich albo podobnych. Ona informacja polityczna, bo też chciała, żeby je publikować, tak? Z drugą stronę. Bardzo proszę.
My na Radzie zgotowaliśmy właśnie o udostępnianiu tego protokołu na stronach internetowych, bo w dzień dzisiejszy tego nie robimy, uznając, że na naszych listach dołączonych mamy podpisy mieszkańców, mieszkańcy przychodzą ze swoimi sprawami, to wszystko jest protokołowane, są podane od razu ulica, numer mieszkania i tak dalej, więc uznajemy, że tak jak było dotychczas, zawsze na życzenie udostępniamy protokół do wdrożenia. Można się zapisać i więcej nie trzeba nic udostępniać. Taka sama sytuacja w naszej dzielnicy. My mamy z elektronicznie wszystkie protokoły od 2011 roku. Także mamy zarówno podpisane, powiedzmy, składowane w formie tradycyjnej, jak i od 2011 mamy wszystkie wersje dyskusji. I też nie była taka dyskusja, żeby nie udostępniać. Ale chcieliśmy to sobie, żeby udostępniać. Dwie kadencje wcześniej, fragmenty niektórych protokołów, które publikowane. Nie mówię tyle. Na stronie pisze, jest odwołanie, że można zawsze się zapoznać z tym biorą. Prowadzonymi przepisami właśnie ochrony danych osobowych. Dosyć rygorystyczne są przepisy, miałam szkolenie też pracy na ten temat, więc tutaj zauważam, bo jeśli Pani podaje, że są podawane dane osobowe, mieszkańców, czy to tak zmieniamy, to odstępuje Ja już chyba odpowiedziałem, mówię to z wielką rzeczą. Na pewno nie jest to sprzeczne ani z ustawą o ochronie danych osobowych, ani z rozporządzeniem RODO, bo trzeba rozróżnić to, co już mówiłem. Kwestie wypowiedzi i tych danych, które są podawane, od kwestii anonimizacji. Tu mam świadomość, że mogą być problemy, bo jeśli są jakieś dane, które nie mogą być opublikowane, chronione, to trzeba je zanonimizować. To nie wyłącza możliwości publikacji protokołów. Dostosować. To tak samo jak i protokoły z posiedzeń Rady Miasta są umieszczane na BIP-ie, prawda? Więc na pewno nie jest to sprzeczne, ale to nie oznacza, że wszelkie treści będą mogły być udostępnione, prawda? Więc na pewno mam świadomość, że to nałoży pewne uciążliwości, obowiązki na te osoby, które będą przygotowywać, bo domyślam się, że sporo u Państwa na posiedzeniach jest takich danych, które są odzwierciedlane w protokole, od jakichś danych adresowych, być może spraw jakichś osobistych, czy takich, które mogłyby podlegać ochronie. Nie sposób tego katalogu w tej chwili rozszerzyć. Nie odpowiadam tego od razu, dlatego że to wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, więc nawet ciężko byłoby w tym momencie taki katalog, który musi wynikać z obowiązujących z Konstytucji, z ustaw podać, byłaby zawsze możliwość, że po pierwsze, że nie bylibyśmy w stanie wszelkich możliwych tych ograniczeń, wyłączeń podać, nazywając je oczywiście językiem prawnym. Po drugie, powszechnie przyjętą zasadą jest taka zasada legislacyjna, że jeśli coś wynika z przepisów prawa, to tego nie powielamy, nie odsyłamy do tego, ponieważ to jest tak, jakby to Rada decydowała, Rada Miasta, uchwalając już statut, że są takie, nie inne wyłączenia. Więc według mnie taka propozycja, wiem, że to było pytanie, nie wprowadzi niczego prawnie jakościowego. Być może byłaby pomocnicza dla tych, którzy będą te protokoły później umieszczali, ale myślę, że metodą tutaj byłoby jak najdalej idące szkolenie i ta działalność, prawda, a nie jakieś zapisy w statucie. Bo boję się, że ktoś przeczyta i uznając za swój obowiązek z automatu po prostu wszystko publikuje i potem mogą wynikać jakieś kłopoty. Jeszcze raz, moim zdaniem to poprzez szkolenia ma tę pomoc, a nie jakikolwiek zapis w statucie, bo te ograniczenia wynikają z Konstytucji i z ustaw, a więc siłą rzeczy nie można ich tutaj statutowo wprowadzać, nawet jako funkcję informacyjną.
zgadzam się. Znaczy, podajemy z tego pod głosowanie. Ktoś z Państwa radnych jest za uwzględnieniem propozycji naczelnicy Tatary? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W punkcie 21 ustęp 1 powracam do programu dzielnicy, dopisać w przecinku organów miasta Lublin jednostek organizacyjnych miasta Lublin. Obecne brzmienie jest takie, paragrafu 21 ustęp 1 i jak rozumiem on nie był objęty propozycją zmian, a więc jest to takie brzmienie jakie jest obecnie jeśli chodzi o statuty. Członek Rady ma prawo składania wniosków i zapytań do organów dzielnicy. Członek Rady sprawuje swój mandat społeczny, to już nie dotyczy. Czyli ustęp pierwszy. Członek Rady ma prawo składania wniosków i zapytań do organów dzielnicy. Propozycja jest po przecinku dodać, czyli po słowie organów dzielnicy, przecinek organów miasta Lublin, jednostek organizacyjnych miasta Lublin. Jeśli mogę, oczywiście staram się, jeśli nie pytam o głos, to tak, żeby Państwu wyczuwam. Myślę, że podobnie jak są wnioski na posiedzeniach rad gmin, już nie mówię, czy też zapytania, czy interpelacje, one są składane do organów gminy. Tutaj nie mówimy o tym, czy członek rady ma prawo składania jakichkolwiek, nie wiem, wniosków, czy ten zapis nie wyłącza jakichkolwiek uprawnień w zakresie wynikających z powszechnie przyjętych przepisów prawa. Natomiast jeśli mówimy o wnioskach i zapytaniach tutaj do organów dzielnicy, przepraszam, to służbowy, to mówimy o podobnej sytuacji, jaka jest, jeśli chodzi o zapytania i interpelacje, które radni składają do prezydenta miasta. Co nie oznacza, że radny nie może, nie wiem, podejmować jakiejś interwencji, to wtedy to nie mówimy o wniosków i zapytań w tej konstrukcji i moim zdaniem one powinny być do organów dzielnicy. Co jeszcze raz powtórzę, nie wyłącza możliwość wystąpienia z jakimś pismem. Według mnie nie można powiedzieć, że członek rady dzielnicy nie mógłby, nie wiem, tak jak każdy inny obywatel, wystąpić z jakimś zapytaniem, czy złożyć jakieś wniosek. To jest kwestia organizacji pracy. No właśnie, organizacji pracy. Na pewno, zresztą proszę zobaczyć, że mówię taką oczywistość, bo według mnie jest to oczywistość. Statut nie może ograniczać powszechnie przyjętych praw, jakie ma każdy obywatel. Czy rozumiem, że oni chcą wprowadzić czegoś takiego jak interpolację radnego z dzielnicy, takie jak z prawie interpolacja? No, tak by się wydawało. Dodać do organów dzielnicy, organów miasta Lublin, jednostek organizacyjnych miasta Lublin. A proszę pamiętać, że jest tam dzielnice wobec tego zamku, które prezentują odpowiednio uprawnione osoby i organy. W związku z czym jakby to jest kwestia też uporządkowania tego, jak rada funkcjonuje. Tak, rada jako ciało kolegialne no, występuje również poprzez podejmowanie tych kolegialnych rozstrzygnięć. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, panie głosowanie, to z Państwa radnych jest za uwzględnieniem propozycji Rady Dzielnicy Tatary. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. A kto się wstrzymał? Nic się nie wstrzymał, że wyczerpaliśmy wobec tego wniosku dla dzielnicy Tatary. 18 maja wpłynęło pismo Rady Dzielnicy w Warmii Południowej. Państwo radni to od razu otrzymaliście na maila i na posiedzeniu również. Ja rozumiem, że wszyscy się zapoznali z tym dokumentem. Tym samym proponuję, aby zamieścić adnotację, że komisja zapoznała się z pismem członków Rady Dzielnicy w Warmii Południowej. Chyba, że macie Państwo jakieś pytania dotyczące tego dokumentu. Rozumiem, że nie ma pytań ani do pisma, ani do tej zawartej opinii, także proponuję zamieścić w protokole, że komisja zapoznała się z dokumentem. Kolejny dokument, który wpłynął, to jest pismo pana Andrzeja Kołackiego, który jest członkiem Rady Dzielnicy Grupy. Mamy dobrość składać.
tutaj dziewczyna zadała, jak musimy skończyć za 5 minut. Tutaj te dokumenty wymagają stosowanie dłuższej pracy. Jestem tylko... Mamy propozycję, aby w paragrafie 15, ustępie 15 usunąć słowo bezwzględne. Bardzo proszę o odpowiedzenie. Obecnie, tak jak słyszę, to było już omawiane przez Wysoką Komisję. Ten zapis dotyczy uchwały w sprawie absolutorium i obecne brzmienie, ono nie było objęte jakąkolwiek poprawką, jest następujące. Uchwałę w sprawie absolutorium Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Propozycja, jak czytam z tego pisma, które mi przed chwilą przedłożone, jest taka, żeby skreślić słowo bezwzględną większością, więc uchwała w sprawie absolutorium podejmowała nawet zwykłą większością głosów. Gdyby taka propozycja oczywiście została przyjęta. No, oczywiście bezwzględna większość ustawowego składu Rady jest w zapisach ustawy o samorządzie gminy, jeśli chodzi o absolutorium, bo ono tak pisze. Czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące tego punktu? Jeśli nie podjęto pod głosowanie, kto z Państwa radnych jest za uwzględnieniem propozycji zmiany poprzez polecenie osoby słowa bezwzględnej? Jest przeciw? Poprawka nie uzyskała większości. Kolejna propozycja to jest umieszczenie w paragrafie 16 dodatkowego zapisu zobligującego zarząd do przygotowania i przekazania Komisji Rewizyjnej sprawozdania rocznego ze swojej działalności najpóźniej do 15 kwietnia roku kalendarzowego. Ponadto określenie konsekwencji wynikających z przekazania sprawozdania Komisji Rewizyjnej w wyznaczonym terminie. Obecnie oczywiście zarząd ma zadanie w paragrafie 16 punkt 5, czyli obowiązek w zakresie przygotowywania i przedkładania Radzie sprawozdań z działalności zarządu. Tak ad hoc to analizuję. Propozycja jest taka, żeby określić termin i skutki nie przedłożenia. W tej chwili oczywiście żaden z tych zapisów nie określa terminu, aczkolwiek ten termin i tak jest niejako określony terminem podejmowania uchwały absolutoryjnej. W związku z tym moim zdaniem niedookreślenie obecnie tego terminu, tak jak wnioskujący podaje, nie oznacza to, że ten termin jest dowolny. On i tak wynika z trybu prac nad absolutorium. Natomiast nie potrafiłbym zaproponować, no bo intencje znam wnioskodawcy, jakie skutki, czy też sankcje mogłyby wynikać z ewentualnego nieprzedłożenia. No one są niedotrzymania tego wskazanego terminu. No trudno byłoby tutaj nawet pokusić się o jakieś skutki, poza oczywiście skutkiem takim, że Rada zawsze ocenia działalność zarządu i może podejmować wobec niego określone działania wynikające ze statutu. Bo wnioskodawca, jak ja rozumiem, nie proponuje niczego w tym zakresie, tylko mówi, żeby prowadzić te dyskusje. Czy pan rozumie, że w obecnej sytuacji prawnej musi być to sprawozdanie dostarczone przed, tudzież na posiedzeniu absolutorium, tak? Nie, oczywiście, zupełnie wybrzmiałem, tak, oczywiście. Bo to jest jeden z materiałów, które Rada bierze. A jest to całkowicie niedoprecyzowane, tak? Opiniuje, które komisja rewizyjna nie ma takiego terminu, jeszcze raz powtórzę, jak chociażby tutaj wnioskujący podaje, kalendarz określonego kalendarza. On wynika z pewnej racjonalności i obowiązku całokształtu prac, natomiast tak określonego terminu, jak wnioskodawca podaje, nie ma tej. Jeszcze raz powtórzę, to jest, pani przewodnicząca powiedziała, to jest zapis, czyli propozycja wprowadzenia zapisu obligującego zarząd do przygotowania i przekazania Komisji Rewizyjnej sprawozdania rocznego ze swojej działalności najpóźniej do 15 kwietnia roku kalendarzowego. Tutaj nie jest. Bardzo proszę. Tutaj, gdy pan zadał, jest pan wynika,
musi się komisja rewizyjna wypowiedzieć, więc wyznaczenie tej daty 15 grudnia ma, nie wiem skąd się dzieje. Ale najpóźniej do 30 kwietnia musimy zdać absolutorium, gdzie musi być sprawozdanie roczne. No to automatycznie absolutorium byś to przesuwali. Ale może nie pani zapis trzeci. Może być 1 stycznia wystarczony. Nie chodzi o to. Ja rozumiem, że intencje i to wynika prawdopodobnie z tego, że w tej radzie dzielnicy może być. Mniejsza pani projekt chciała powiedzieć, że tak jest powiadomy, tak? Że tak trzeba zrobić. No. Nie, ale nie, pani Maria stwierdziła, że to przesłonie termin, no nie przesłonie, bo to jest przed. Jeszcze dodam, że bo się rzeczy z tym wnioskiem zapoznaje się w tej chwili, że wnioskodawca podaje, jeśli chodzi o określenie, jak to wnioskodawca pisze, konsekwencji wynikających z niedotrzymania tego terminu, podaje jednak propozycję konsekwencji. Jest to w piśmie. Na przykład niewywiązanie się z tego obowiązku jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu absolutorium zarządowi, bądź też równoznaczne ze złożeniem wniosku przez komisję rewizyjną o nieudzieleniu absolutorium zarządowi, bądź też równoznaczne z przystąpieniem do głosowania nad odwołaniem zarządu większością głosów. Moim zdaniem, gdyby wprowadzić taki zapis, o którym była mowa, czyli że sprawozdanie roczne jest przedkładane najpóźniej do 15 kwietnia, nie mieściłoby się w granicach prawem dopuszczalnych zapisanie skutku niewywiązania się z tego obowiązku, na przykład w postaci nieudzielenia absolutorium. To byłoby przekroczenie dopuszczalnych granic. To Rada ocenia. Prawda? To jest propozycja. Myślę, propozycja. Wnioskodawca nie określa. Według mnie nie da się ani tych propozycji tak z punktu widzenia porządku prawnego zapisać, że na przykład niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z podjęciem uchwały o niedzielenie absolutorium. Takie automatyzm na pewno nie mógłby występować. Już pomijam, że to Rada decyduje w głosowaniu o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium. Niewywiązywanie się zarządu z określonych obowiązków może być powodem, może być jakimś uzasadnieniem do działań Rady w postaci zmiany, odwołania. A nie na przykład z automatu powodować konsekwencje w postaci podjęcia jakiejś uchwały, która może zapaść tylko w wyniku głosowania, a nie jako skutek jakiegoś działania bądź braku działania zarządu. Dobrze. Mi też się wydaje, że to może chodziło o to, panie mecenasie, bo teraz chyba jest tak, że gdyby sobie wyobrazić taką sytuację, że zarząd nie przedstawi tego sprawozdania, przedstawi go w maju albo w czerwcu i Rada większością, która popiera przez zarząd, uzna, że jest wszystko w porządku, to w takim razie jest wszystko w porządku wtedy. A tu chodziło chyba o takie jakieś... No jeśli Rada większością przegłosuje, że było ok, czyli wtedy nie ma żadnych konsekwencji. To może chodziło o to, żeby właśnie jakąś taką... z góry tak nałożyć jakąś taką karę czy konsekwencję. Musimy też pamiętać o tym, że w niektórych radach przewodniczący zarządu może mieć taką swoją większość, tak, jak bierze swoją komisję rewizyjną. Więc ja bym tutaj się szczerze mówiąc, może nie na dzisiaj ułożyć do rozważenia, ale jednak zastanowić się nad takim terminem, żeby jakiś rygor wprowadzić. Bo to wynika z przypadku rady, za większość sprawozdania nie jest problem, składają takie sprawozdanie, nie, ale dla tych, które się nie wywiązują po prostu, dla taka sytuacja ma miejsce. Przynajmniej wtedy byłoby wprost złamanie zapisu stanu. Ale mówię o takich ewentualnych skutkach, jako automatyczny skutek braku przekazania. Braku przekazania. Czy to już Państwo zadecyduje się, czy posłuchacie? Jeżeli macie ochotę Państwo na tym się jeszcze zastanowić, to może będziemy komisję. Tak, zaczynamy za chwileczkę komisję, więc... To ja jeszcze się tak zastanawiam, czy na przykład nie chodziło też o to, żeby na przykład te sprawozdanie po zatwierdzeniu przez komisję rewizyjną było dostępne dla członków Rady, nie dopiero na spotkaniu, które zakładka się absolutorium, ale na przykład na 2 tygodnie wcześniej. I ja bym chciał kwestię typu 2 tygodnie wcześniej, żeby było one znane, a nie kwestie tutaj powiedzmy tam 15 kwietnia. Przepraszam, proszę o ciszę. Ponieważ zdaje się, że ten punkt będzie wywołał duże emocje, więc przegłosujemy go na następnym spotkaniu. Proszę mnie, abyśmy się spotkali 11 września o godzinie 12. 11 września. Tak, za tydzień. Nie, bo nie zrobiłem się. I może w związku.
Kukułasty. Ja już na inne spotkanie.